Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Ponownie jesteśmy w pogrobnie, ponownie w tym miejscu. Nie ma zamiaru walczyć z tym miśkiem, mimo iż może mieć przy sobie coś ciekawego, Może coś tam mieć fajnego. Kurwa, jest ich tu więcej. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, nie? Schowam się w krzaku, może mnie nie zauważy. Jak to wygląda? Mnie interesuje właśnie ta ścieżka, która tu jest. Ty, co to jest? Kurde. Nie widzisz mnie? Dobra, jolo, spróbujmy. O! Okej, to poszło nieźle. Duża kość bestii. Zobaczmy, co nadaje. Na ogromne bestie znajdowane. Grube, twarde kości zwierzęce. Okej, też do jednorazowej broni, tylko zakładam, że po prostu większej, albo zadającej większe obrażenia. Dobra, to niby był misiek, ale to był mały misiek. Dobra, jolo, spróbujmy też tego załatwić. Te ostrze pazury na tym drzewie i to trochę... Kurwa ma, jaki to jest różnica w obrażeniach w ogóle? O, książka z 300 minowanów! Okej, dlatego warto było podejść. I rozjebał drzewo. Wielki misiek rozjebał drzewo. Coś tam wyrwałem. No, teraz trochę bardziej. W sumie nie idzie aż tak źle, jak myślałem, że pójdzie. Teraz zjebałem. Ej no, jemu tym krwawienie w końcu, czy nie? Ile go tłukał, on jeszcze krwawienia nie dostał. Kolejne odchody na... Dobra, stop. Nie, nie widzę go, gdzie jest, tu jest. Jeden cios jest po nim. Mocniejszy bynajmniej. Kurwa, nie wierzę! No, are you fucking serious? Jezu, prawie go zabiłem! Prawie go zabiłem z tym. Dobra, zobaczmy. Chociaż w sumie czekajcie, zanim pójdziemy tam, zobaczmy teraz właśnie te ukrzyżowane ciało. Żeby te nietoperze były gdzieś w tym miejscu. Misiek, zaś te półludzie. Ci półludzie, tam jest to ciało. Te 5 rząd z takiego jelenia zwykłego, masakra. Okej, dość. Serio to mi zadało obrażenia? Okej. Dobra, te nadniętrzone coś dropią w ogóle, nie? Bo już zabiłem takie 4 i dalej nic z nich nie mam. Złoty run poziomu pierwszego. Dobra. Spróbujmy się zająć teraz tym durnym miśkiem. Ja nie chcę kukli na niego zużywać, nie? Bo to jest po prostu marnowanie zasobów. Dobra, wait a minute. Muszę teraz poszedł w dobrą stronę. A idę oczywiście w złą. Gdzie? Kurde mać. No, Boże, przecież mam tu oznaczenie przy mojej śmierci, gdzie jest to miejsce. Szukałem tego posążka, nie? Dobra. To
to tak, najpierw poproszę o moje runy. Dużo ich to nie mam niestety. Gdzie mój unik? Gdzie mój unik? Mi flash na przykład. Jak na złość nie ma tu miejsca łaski. Zobaczmy chociaż co się tutaj znajduje. Okej, jakaś skrzynia. Ale no chcę zabić kurwa tego miśka, nie? Bo jestem ciekaw co mi może dać. Strzały jak se poradzą. Trochę lepiej. Ale trochę ciężko strzelać do takiego wroga, nie? Okej, chcę siedzieć jako outplay? W sensie chyba tak. I akurat poise breaka mu zrobiłem. Okej, szybko go stracił. Dobra, zdechnij. Idę run. 1200, to nie mało. Odnowienie flaszek chyba. Dwie flaszki mi odnowił. Też dobrze. I krew bestii. Okej. No nie powiem, nagroda nie jest jakaś mega wyśmienita, ale nie jest też zła. Dobra, zobaczmy co będzie w skrzynce. Nie widzę łańcucha, więc nie wiem czy to będzie mimik czy nie. Cenny przedmiot przede mną, okej. Talizman topora. Czy będzie lepszy od tego? Wzmacnia ładowane ataki, oj tak, zdecydowanie lepszy. Talizman przedstawiający wojownika z toporem. Lord, który dowodził długim marszem, dzierżył topór. Jego lojalni wojownicy walczyli taką samą bronią, dzięki temu byli niezrównani w zadawaniu ostatecznych ciosów. Dobra, rozumiem, ładowane ataki to jest po prostu takie... ten, nie? Nie to, to jest silny. Taki atak, nie? To jest, rozumiem, to jest jako ładowane liczone. Że kto wie, może to też. To też jest w sumie jakieś, naładowanie. Dobra, skoro ogarnęliśmy temat tego zjebanego miśka, drugiego nie będę robił, bo już mnie wystarczająco wkurwił, żeby sobie odpuścić cały temat. Zobaczmy, co się stanie, jak pobiegnę dalej, czy tam pojadę. O, chociaż właśnie, pojedźmy może drogą, ale tędy właśnie. Bo jak się coś pierdolne w tym, to już wolę sobie to oznaczyć. Dobra. Druga. Galopem, koniku. Wiadomo, złapie na mnie agro ten misiek pewnie, no ale już trudno. Jeszcze garnę sobie zwykły run. Dobra, chyba jest też różnica w wyświetlaniu. W sensie, jeśli nie mam danego przedmiotu w ogóle przy sobie, to wtedy pojawi się ten taki większy monik. Jeśli już mam, to się pojawia ten taki mniejszy. Kolejny duch, z którym mogę pogadać, tak mi się wydaje. Serio nie dowiło mi do flaszki? No come on! Gniew pół ludzi rośnie teraz, kiedy ich matka została zabrana. Gdzie jesteś, Lordzie Kennecie? Rycerz zaklęty przez krew.
Okej. Okay. Nic mi to totalnie nie mówi. Kolejny fragment ruin. O, proszę, miejsce łaski. Jak wygodnie ustawione, co? Ja chcę odpoczywać teraz. Nie, chyba nie muszę. Dobra, ale obczaiłbym właśnie teraz tę krew bestii. Znajdowane podczas polowań na drapieżniki. Świeża krew połyskująca złotem. Ta błyszcząca krew nigdy nie gnije ani się nie psuje. Okej, okay, a po co mi to? Nie wiem, jakąś truciznę mogę z tego zrobić? Albo serum krwotoczne? Tak idąc nazwowo z DS3. Co jest? Okej, dobra, oczywiście, że do mnie też będą strzelać, bo czemu by nie? Dobra, stop. O, super, jeszcze jeden taki, pewnie. Jakie ten damage'a, nie mam pojęcia, ale... Nie dostałem. Krwawa róża, ta rzecz. Zajebiście. Do tyłu, flaszka. No kurwa, myślałem, że go tym zabiję, nie? Ale oczywiście się pomyliłem. Chuj, zabił mnie.
wierzę, teraz cię udało! Jezu, nie wiem, które to jest podejście do tego zamku, ale pokazuję je wam w całości. Ja myślę normalnie! Czemu to od razu tak nie poszło? Dwa silne ataki, gościu ma poise breaka i nawet nie zdążył zrobić tego, nie backstaba, tylko po prostu krytyka, nie, bo tego. Bo zajebałem kurwa jednym ciosem i nałożyłem krwawienie na resztę zdrowia. Czemu to od razu tak nie wyszło? Krwawa róża, tu. Fort noc. O, jak rozumiem, mam tu przyjść w nocy, tak? Ciekawe. Dobra, mam trochę run nagromadzonych teraz. Zobaczmy, czy mogę je na coś wydać. No plus faktycznie, przejdźmy się tutaj nocą, zobaczymy, czy coś fajnego tutaj będzie. A właśnie, przecież tutaj jeszcze zginąłem wcześniej, to muszę zgarnąć te runy. No, może 2-3 punkty się uda wydać. Znaczy, w sumie jak wydam wszystkie runy, które mam przy sobie, to na pewno. Tam jest łaska, ale z tego miejsca jak to się zabije, jak idiota, tego nie chcę robić. Śwa! Czemu czułem się to myli? Tu... Kurwa! Tu, z druga. Teraz zdebelujemy upadek. Nakarmimy kunia. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek do życia w ogóle zeszło. Odpocznijmy. Jaka jest pora dnia? Poranek. Flaszki. Dodaj ładunek do butelki. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Odpocznijmy więc do zmroku. I zobaczmy, co takiego się tu zmieni. Bo wiesz, że nagle typy będą martwe, nie? Bo było pewnie za łatwo. Ale... Zobaczmy, co takiego się tu kryje. Czy to jest pusto? Czy tu nikogo nie ma? Zaraz mi żyłka pęknie na czole. Bo jestem nabuzowany od tego, jak bardzo mnie ten fort już zdążył wpienić. No i co? Jestem tu nocą. Aha, dobra, już wiem. Po prostu przyjdź w nocy, to masz pusto i możesz tego splądrować. Jesus Christ. Ale co mi po splądrowaniu, jak kurde nie mogę z typem nic zrobić. Który tutaj był. Notkę zostawił. Ciekawe, czy coś tam jest. Czy to jest po prostu zwykły troll. Zobaczmy. Pomóż mi. Aha, czyli nic. Dobra. Fort zaznaczony. Mamy ognisko. To by się jeszcze przydało sprawdzić. No ale to już przyjdzie chyba w kolejnym materiale na to, bo ten już zdążył mnie wyprowadzić praktycznie z równowagi, jeśli chodzi o całą tę akcję, więc póki co. Jezioro Akhila. Tutaj wracamy. O! O, ciekawe. Jakieś własne znaczniki. Na razie sobie to tam zostawiamy. Sporo jest do... Chociaż w sumie sporo jest do wycięcia. Dobra, to jeszcze możemy się w to miejsce udać. Do tego punktu. Więc... no... Rdel. Tu... Puń. Ty właśnie, jestem idiotą. Po co ja się aż tutaj przytygowuję, skoro mogę iść tutaj, jestem o wiele bliżej. A
się nie muszę nawalać z tyloma wrogami. A pa, 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 pa. Właśnie, miałem wydać punkty. Dobra. Fajną tarczę znalazłem, ale niestety problem jest taki, że... wymaga ona więcej... siły chyba, ale też więcej... wytrzymałości, więc... ile mogę wydać punktów? 2 tak normalnie. Jeszcze raz tę tarczę muszę zobaczyć. 16 siły, czyli 2 w siłę, żeby tego używać. Dobra. To teraz proszę o moje tutaj wszystkie te runy. Użyj wybranych, użyj wszystkich. Plus 2800. Tutaj poziom drugi. 400. Poziom trzeci to jest ile? Chyba 600? 800. Dobra. To jest nieważne akurat. To się odnowi zaraz. Ile mogę wydać punktów? Zobaczmy. Chyba tak ze 2 bym dał wytrzymałość. Te 2 w siłę. Muszę też wpakować. Okej, 5 punktów mogę wydać. No to dobra. W sumie? W sumie na to w miarę okej wydałem, myślę. Dobra. No tak, muszę tę wytrzymałość na razie tak levelować. No i pięknie, akurat. Mamy średni ciężar i mamy na tyle, żeby... O, czekaj, czemu? A, bo w sile brakuje jeszcze 2 punktów. No ale do tego jest potrzebna tylko blokada, nie? Więc na to jeszcze styknie. No a poza tym zdążę sobie wyfarmić. Dobra. Let's go w takim razie. Dobra, to będzie najbardziej do pocięcia cały. To będzie film, który najbardziej będę musiał pociąć, nie? Chociaż w sumie dzięki temu, że głównie siedzę w jednym miejscu, no to będę miał mało do pocinania. Sięgnąłem. Na kuń i galopem. Gdzie mnie to prowadzi? Muzyka taka bojowa grała. Wow, 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 wow! Co jest? Run. O, czerwone ocy. Czerwone ocy są chyba więcej warci, mi się wydaje. Nie, 51, chyba tyle samo. To jak jest klasyczny problem czerwonookich potworków? Biją więcej. Nie! No rozjebie mnie zaraz! Jak nie ci jak nie te bałwany na zamku, to jakieś latające nietoperze. Wielkości po prostu... nawet nie wiem czego. Jasne. Olać ich, idziemy dalej.
póki co niewiele się dzieje. Niewiele czytaj nic. Luka. O, proszę, miejsce łaski. Aż wybije, kurde, za fakt jego odnalezienia. Dobra, i galopem dalej. Zobaczmy, co się kryje właśnie w tym miejscu. Las i jest mgła. Są dziki. Właściwie powinien powiedzieć, nie jest, są dziki. Kolejne miejsce łaski. Proszę, proszę. To jest idealny punkt wybrałem. O, trzeci kościół Mariki. Proszę, proszę. To nie miał być ten cały, cały niesamowity eliksir? Co my tu mamy? Święta łza! Nice! Czyli będziemy mogli ulepszyć flaszki. Tutaj. Mamy niesamowity eliksir! Pod pomniejszymi złotymi drzewami, a także w innych zakątkach ziem pomiędzy, można znaleźć kryształowe łzy. W miejscach łaski możesz zmieszać dwie kryształowe łzy w butelce niesamowitego eliksiru. Pozwoli ci to na wytwarzanie eliksirów o różnych efektach. Mamy szkarłatną kryształową łzę i butelkę niesamowitego eliksiru. Dobra. Bueno, bueno. Znaczki sobie ściągnął. Zobaczmy teraz ten eliksir. A może zaś pogadać z Meliną. Spoko. A teraz wzmacniamy flaszki. Teraz potrzebuję dwóch nasion. Spoko. Zmieszaj niesamowity eliksir. Dobra. Zobaczmy. Szkarłatna przywraca połowę łącznych punktów życia. Zajebiste. Tutaj wzmacnia ładowane ataki albo zwiększa energię. Poproszę na razie te dwa. Zajebiste. Co mi powiesz, Melino, na koniec odcinka? Spoken echoes linger here, words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Very well. In Marika's own words, my lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. No, w jakimś stopniu na pewno. W ogóle tak znika, to mnie ciekawi. I czemu ja tak nie mogę? Dobra, no ale cóż, ode mnie to będzie tyle w tym materiale. W kolejnym, no, będziemy eksplorowali na pewno nie te rejony. No nie wiem, tu możemy się przejść jeszcze. No a potem powoli ku zamkowi. Właśnie z burzowej bramy będziemy się udawali. No ale mówię, stąd jeszcze możemy przejść się w to miejsce i potem tak powolutku będziemy tutaj wracali. O tą babę możemy jeszcze zahaczyć ewentualnie. No a potem już spróbujemy wejść do właśnie zamku. No ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!